Cześć, dzisiaj kolejna porcja kreatywnych rozwiązań. W poprzedniej części filmu, która będzie gdzieś tutaj, mówiłam o tym, skąd się biorą pomysły, jak działa ten proces i co się w ogóle dzieje w naszej głowie, żeby powstał jakiś pomysł. No, ale te pomysły przychodzą w najmniej spodziewanych momentach. O tym też zresztą pojawił się post na moim blogu, który będzie gdzieś pewnie tutaj. I chodzi o to, że te pomysły pojawiają się tak, no, niespodziewanie. Dlatego warto być na to przygotowanym. I dzisiaj chcę się podzielić zarówno swoimi refleksjami na temat narzędzi do rejestrowania pomysłów, jak i narzędzi do zdobywania inspiracji, do napełniania swojej głowy fajnymi, pozytywnymi myślami. A więc najprostszym narzędziem w pierwszej kategorii do rejestrowania pomysłów jest po prostu najprostsze, tradycyjne papier i długopis. Ja zaopatrzyłam się w zeszyt, który ma zakładki i mam po prostu go podzielony na kategorie i według tych kategorii po prostu się zapisuję sobie wszystko. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to wiadomo, że fajne są wszelkiego rodzaju aplikacje. Ja bardzo lubię Google Keep, bo ta aplikacja pozwala na tworzenie różnych bardzo notatek, list, można sobie ustawiać przypomnienia i generalnie jest użyteczna nie tylko jeżeli chodzi o inspiracje i pomysły, ale po prostu tak o życie codzienne. Jeżeli chodzi natomiast o wszelkiego rodzaju aplikacje, które pozwalają się inspirować, no to pierwszą z nich jest według mnie Packet. To jest taka fajna aplikacja, która pozwala likwidować rozpraszanie się. To znaczy, jeżeli przemierzam przy stworze internetu i trafiam na coś, co mnie wyjątkowo interesuje, no to po prostu klikam sobie Pocket, to mi zachowuje dany link z daną stroną i dzięki temu w momencie, kiedy będę miała wolną chwilę, w której mogę się zająć, rzadkie momenty, ale w której mogę się zająć czymś niekoniecznie, nie wiem, wcześniej zaplanowanym, no to wtedy otwieram sobie Pocket i mam co czytać. To się przydaje bardzo w pociągu, we wszelkiego rodzaju kolejkach i w ogóle w każdym momencie, kiedy trzeba na coś czekać. Kolejną taką aplikacją do inspirowania się jest Pinterest. To jest typ portalu, gdzie po prostu wyszukujemy różnego rodzaju inspiracje. Mamy tam do wyboru i zdjęcia, i filmy, i w ogóle tak naprawdę wszystko z odnośnikami do źródeł. Takich aplikacji, znaczy aplikacji w zasadzie takich stron, portali chyba, powstało sporo i oprócz tego chyba największy polski portal to jest stylowi.pl. Portal chyba pierwszy tego typu, na który trafiłam i który też jest w sumie całkiem ciekawy, aczkolwiek większość z rzeczy, które się tam pojawia, jest po prostu ściągnięta z Pinterestu w większości. W każdym bądź razie uważam, że takie zaopatrywanie się w różne miejsca, w których można sobie zapisać coś, zarejestrować, skopiować i segregować są bardzo użyteczne i potem po prostu nie ma problemu. Jeżeli potrzebuję jakiegoś pomysłu, otwieram i mam. I to w zasadzie by było na tyle. Myślę, że to jest na razie koniec kreatywnej serii. Jeżeli pojawi się coś ciekawego, co jeszcze bym chciała w ramach tej serii odtworzyć, no to pewnie za jakiś czas pojawi się film. A póki co dziękuję Wam bardzo, życzę miłego dnia.